Jesteś przedmiotem kilku toczących się postępowań sądowych, informuje wiadomość elektroniczna i wskazuje, że te postępowania dotyczą pornografii dziecięcej, pedofilii, ekshibicjonizmu, cyberpornografii, handlu usługami seksualnymi i oglądania pornografii. Dalej autor podaje, że do przestępstwa doszło podczas wizyty w internecie, gdzie odbiorca wiadomości oglądał materiały pornograficzne, co odnotowane zostało przez wywiad internetowy. Z treści maila wynika, że jeśli nie odpowiesz na niego w ciągu doby, to trafisz za kraty na mocy nakazu wydanego przez byłą prezes Sądu Najwyższego, wskazaną tu z imienia i nazwiska. Druga wersja maila zaczyna się podobnie, ale w dalszej części wzywa do odpowiedzi w ciągu 72 godzin, a w razie braku reakcji nadawca również zapowiada wydanie nakazu aresztowania. Na końcu widnieje nazwisko komendanta głównego policji. Policja apeluje, by do tego rodzaju korespondencji podchodzić z maksymalną ostrożnością i dystansem. Nie dajcie się nabrać, ostrzega Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji i dodaje, że nawiązanie korespondencji z nadawcą wiadomości może skutkować otrzymaniem plików lub linków, które mogą zainfekować komputer złośliwym oprogramowaniem wykradającym dane osobowe lub doprowadzić do całkowitego zablokowania komputera. W następnym kroku oszuści żądają okupu za odblokowanie sprzętu. Nawet jeśli go zapłacicie, szanse na odblokowanie urządzenia są znikome. O odebraniu takiego maila warto powiadomić najbliższą jednostkę policji.